Przegrywamy 1-2 z GKS-em Jastrzębie, no i ta końcówka chyba musi boleć. No boli, bo gdzieś tam od początku nie układał nam się ten mecz po naszej myśli, a gdzieś w końcówce strzelamy na 1-1 i powinniśmy to dotrzymać, tak? I cieszę się z tego punktu, no bo mecz, tak jak mówię, no, każdy był na tym meczu, widział jak to wyglądało, nie, gra się nie układała, no ale mogliśmy z tego chociaż ten cenny punkcik wywieźć w sensie naszym domowym meczu, a jednak nie. Z czego to mogło wynikać, że no po raz kolejny w tej pierwszej połowie nie gramy najlepiej? Tak samo było chociażby w Częstochowie. Nie wiem, czy wchodzimy źle w mecz, czy gdzieś tam... Ciężko też powiedzieć, kurczę. Wydaje mi się, że w szatni jesteśmy skoncentrowani, gdzieś tam sobie powtarzamy to, żeby wyjść od początku, żeby każdy dobrze się wprowadził w ten mecz, a jednak no nie wygląda to dobrze. Dzisiaj zagrałeś w podstawowym składzie? Jak się czułeś w tej pierwszej jedenastce? W pierwszej jedenastce dobrze się czuję. Wiadomo, każdy ciężko pracuje na to, żeby dostawać szansę. Akurat dzisiaj dostałem na troszeczkę nie swojej pozycji, no ale to jest tam, gdzie trener każe, tam będę grał. Także jestem zadowolony, a z występu no to ja nie jestem od oceniania. Przyjdzie jakaś analiza, ja sobie to gdzieś też to przeanalizuję, zobaczę, co można było lepiej. Wiadomo, że pewnie rzeczy było dużo do poprawy, nie? No bo wynik jest oczywiście, że tak powiem, w plecy. No tak, ale chyba taka szansa na szybkie przełamanie będzie dobra i fajna już za tydzień, bo w sobotę gramy w Chojnicach, a wiadomo, że te starcia z Chojniczanką tak dla nas, dla bytowiaków są takie bardziej emocjonujące jeszcze. Nie wiadomo, no, gdzieś tam te derby, że tak powiem, rządzą się swoimi prawami, no i na pewno pojedziemy zmotywowani po 3 punkty i tyle, żeby się odbić.